odcinku. Kolejny test Xiaomi 11 Ultra, ale dlaczego? Dlatego, że miałem stare oprogramowanie, ale jak to nie uaktualniłeś? To nie jest tak. To nie jest tak, że nie przycisnąłem i zrobiłem wideo jak głupek. Nie, nie. Nie dało się zaktualizować. Trzeba odblokować bootloadera, znaleźć specjalne firmware najnowsze i wgrać na sztywno. I to zrobiłem i dostaliśmy masę funkcji. Normalnie odblokowaliśmy ten smartfon. Wow, 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 fajny. Prawie ma flaka z tyłu. No i dobrze, bo to jest krosówka i ona na asfalcie wywaliłby glebę. Jakby nie miał. Pięknie. Ale możesz powiedzieć, o Boże, nie, znowu takie wideo, gdzie będzie strasznie wiało i szumiało. Szumi? To mam rozwiązanie. Wind cancellation. Masz taką funkcję w jakimś innym smartfonie? Okej, dobra, będzie mnie słychać troszeczkę tak dziwnie. Może nawet będą drobne zniekształcenia. Ale słychać mnie bardzo głośno. Są tu bardzo czułe mikrofony. To mnie się podoba. Bo wiele smartfonów ma strasznie słabe mikrofony, a ten ma porządne. No i powinno nie być słychać wiatru. Zobacz na trawę. Wiatr jest intensywny. Będzie szumieć, tak jak w poprzednim wideo. Okej, nie powinno, bo teraz jest włączona ta funkcja. Ale teraz wieje. Słychać coś? Oby nie. Dobra. Ten smartfon jest bardzo fajny, dlatego że może nagrywać w 8K 24 klatki. 30 byłoby lepiej. Chyba zwykła 11 nagrywała w 30, a ten Ultra. Bardzo dziwne, ale dalej tak zostało. Ale nagrywamy w 4K 30 klatek, żeby pokazać wszystkie lenze. Jesteśmy w szerokim kącie i przechodzimy sobie powolutku. 1X, widzicie, zmienił się lens. Powiększenie cyfrowe. I kolejny lens się włączył. I mamy maksymalnie do 15X. Wszystko jest czytelne, piękne i stabilne, nic się nie trzęsie. Wspaniałe telefoto. No i dobra. Idziemy dalej. Idziemy na peron. Jestem ciekawy, jak ten wind cancellation będzie działać, bo wieje bardziej niż ostatnio. Musimy zmienić lenza na 1X. Czyli mamy jeden. Mamy jeden. To jest. O! W tej chwili jest. Dobra. I tutaj na końcu wideo puszczę Ci takie linki. Będziesz mógł to porównać wideo z iPhone'em najnowszym, z Galaxy S22 Ultra i z innymi smartfonami czołowymi w tym roku. I nie tylko. Ale wieje. Ciekawe, jak to się odbije. Pogodę mamy piękną, słoneczko. A, podoba mi się, jak przechodzi taki, wiesz, szeroki jest szeroki, 0,5, a nie teraz cudaczą w nowych smartfonach w 2,22, bo to jest 2,21. W tych nowych 2,22 jest szeroki 0,6. To wcale nie jest taki szeroki, po co tak? Ja myślałem, że jest to spowodowane tym, że w 0,6 można zmieścić autofokus, a w 0,5 już nie bardzo. I tu się pomyliłeś. Bo zobacz, 0,5, autofokus jest? Jest. I to nawet szybki. Da się? Da się. Xiaomi robi robotę. Ale to mi szerszy kąt niż węższy. 0,6 już nie jest tak szeroki jak 0,5. No. Robisz to, nie? Dobra, robimy jeszcze raz telefoto. Dla potomności. Tam nam uciekło. 15. Pięknie. Tu się wiele nie zmieniło. Ale jest pięknie. Jest pięknie. I teraz ten autofokus. Patrz, jaki jest szybki w szerokim kącie. Bam. Bam. I to jest ważne, bo niewiele smartfonów ma autofokus w szerokim kącie. Można byłoby je policzyć na dwóch dłoniach. No, z 10 może. I to nawet nie. Same flagowce i takie ultra drogie smartfony. Ten kosztuje, już można go kupić za 3000, to też nie jest mało. Tylko wersję chińską. Wersję z globalnym albo europejskim firmwarem
jakieś 3500, wolałbym już dodać te 500 zł i mieć spokój. I teraz sobie zmieńmy na 1X autofokus. Pięknie oddziela, to mi się podoba. Telefoto przy 5 też jest autofokus. O, aż tak daleko ręki nie wyciągnę, ale wow! Wszystkie lensy mają autofokus. Jest ultra? Jest ultra. Wracamy do szerokiego. Sprawdzamy makro. O, to możemy sprawdzić, nie? Kurczę, to nie jest dobre miejsce, żeby sobie sprawdzić makro. Może sprawdźmy makro na jakimś... na ławce. Może na smartfonie, o. No nie bardzo. O, patrz panie. Czekaj, bo zmienił się lens. Szerokiego lensa makro. Piękne. Ok, zmienił się lens. Trochę tak chaotycznie zmieniają się te lensy. Na głównym lensie nie bardzo makro wyjdzie. Ale już... nie, wyszło też. Do 0,5 jest makro piękne. Bo prute makro. Wow. Ok, 0,5 to już jest ten telefoto lens. Ale jest makro. Ja pierdziu. Dobra, to już uciekło. Zmienia się na 10? Poczekajmy. Na 5 się nic nie zmieniło. Na 10 się zmienia, dziwne. Co? Okej. A, bo zacząłem szerokiego. No, okej, wszystko wiadomo. Jest dedykowany tryb makro. No, ja wiem. Ten dedykowany tryb makro trochę bez sensu, bo to możesz sobie zrobić bez tego trybu. Jest tryb kinowy. Jest również tryb foto, który robi piękne zoomy. Przejdźmy sobie od ultra szerokiego. 1, 2, 5, 10, wow, 120. No to już jest rozmazane. Tutaj się za wiele nie zmieniło. Tak do 20 jest git, a dalej to już jest cyfrowe. Ok. Jest jeszcze tryb piękny. Multicam. Z wszystkich kamer jednocześnie. Widziałeś taki numer? Nie, no to jest do frute. Oczywiście nie możesz wszystkich kamer jednocześnie filmować, chyba że użyjesz zrzutu z ekranu, tak jak widzisz w tej chwili. Możesz sobie wybrać dwie. Przypuśćmy tą. I szeroką. O. Fajnie, nie? Nie musi być w 21 na 9, nie musi być w super szerokim, może zrobić w 16 na 9, czyli będzie podzielone na 2 na cały ekran. O, bam, tak też możesz zrobić. No jest tych funkcji dużo, szkoda, że nie mogę dać na środek. No, ucieka. Bardzo dużo. Jednak odblokowanie zrobiło roboty. To inny smartfon jest. Przednia kamera. Czy jest autofokus? No nie będzie, bo to jest hardware. To nie jest software. Więc tutaj nie dało się nic zrobić. Ale... Sylwester. Ale... Znaczy za... Nie teraz. Ale... No właśnie. Mamy dostępne. Ty tego nie widzisz. Tylny ekran podczas nagrywania. Ja teraz się widzę. Wiadomo, że ten ekranik jest bardzo ciemny, malutki, ale wystarczający, by widzieć, czy jesteś w kadrze, czy nie jesteś. W szerokim kącie możesz się strzelić, wąskim. No, kontrola teraz będzie dość ograniczona, bo jest odwrócony smartfon, ale pokaż mi smartfon, z którego tak możesz vlogować. Okej, jest jeden na świecie, gdyż byłem wczoraj w kilku marketach i przypatrzyłem większość tych smartfonów topowych, a szczególnie byłem zainteresowany smartfonami tymi zginanymi, czyli Fold i tak dalej. To powiem ci, jak włączyłem Folda 3 i Folda 4, przednią kamerę, ja wiem, to jest tylko Full HD, a ten, co ma ukrytą kamerę, to już jest tragedia. Czy to był Fold 3, nie wiem, jeden z nich miał tak strasznie słabą rozdzielczość, ogólnie, żeton.
Znalazłem tylko jeden smartfon, który robi robotę. Huawei Mate 50 Pro. W Mate są trzy ustawienia kątu z przedniej kamery. Wyobraźcie sobie. Jest tak dopruty, że jestem w szoku, no ale no właśnie. Nie ma gogla. On jest od razu wykluczony. Jakby miał Google'a, to by był najlepszy smartfon do filmowania na rynku. Tutaj mamy w tym smartfonie taki hak troszeczkę, ten tylny ekran. No to jest tak skakowanie, obejście tych limitów przedniej kamery. Ja wiem, że to jest cały czas mowa o filmowaniu. Do zdjęć też jest, też można zdjęć robić, ale to mi się bardzo podoba. Bardzo. Czy będziemy mieli Mate 50 Pro? Pewnie tak. W przyszłym roku. Jak cena trochę spadnie, bo na razie jest strasznie ultra drogi. 6000 bez Google'a. Dużo. Spadnie do 4, a pewnie spadnie i to szybko. Chyba że przestaną kontynuować dystrybucję w Polsce, no to go nie będzie, ale to zawsze z Amazona można się przecież szyć. Ostatnio jak zamawiałem tego smartfona z Amazona, bo jest z Amazona, kupiony za ciężko zarobione pieniądze, to nie jest wideo sponsorowane, sponsorem jestem ja, to w następny dzień przyszło, z Niemiec. Fakt, wybrałem szybką wysyłkę, ale to tam jest 2 euro więcej, czy 3. 3 euro więcej, to co? I na następny dzień masz. To zajebiście? To ja rozumiem. Czy było słychać jakiś szum? Oby nie. Bo poprzednie wideo było straszne. Jak ja je przeglądałem, to w ogóle nie powinno być uploadowane. Z takim szumem nie dało się tego oglądać. No dobra, moje Lamborghini. Jest dość ciepło, także sobie jeżdżę. Jak ktoś chce, to mogę mu sprzedać. Jeszcze na końcu będę miał parę zdjęć. Albo wróćmy je teraz. Konkluzja? Według mnie z tym najnowszym oprogramowaniem jest to najlepszy smartfon do filmowania vlogów z Googlem. Lepszego nie ma. Nie ma. Jakość wideo, jakość audio, bo to też jest ważne, nie potrzebujesz zewnętrznych mikrofonów.
bo nawet z gigantycznej odległości z włączonym tym noise cancellation myślę, że bardzo dobrze mnie słychać. Wyłączmy noise cancellation i będzie jeszcze bardziej poprawiony. No i teraz jest ten dźwięk bardziej taki przestrzenny, fajniejszy, aczkolwiek pamiętajmy, że zewnętrzne tutaj wiatry mogą zaburzyć tak zwane doznania audio. Mnie się podoba, zostawię go chyba sobie na daily, jeszcze nie wiem, ale chyba tak. Chyba, że znajdziemy coś jeszcze lepszego, ale raczej wątpię, bo chyba, że jakieś nowości będą. Nowszy model 12 Ultra nie ma tylnego ekranu, a przednia kamera jest taka sama jak tu, więc... Ale wieje, nie? Więc to nie ma znaczenia. Włączę z powrotem ten. Widziałem recenzję 13 Pro. No to ci powiem, że okej, stabilizacja na plus, ale tu też jest zajebista stabilizacja. Szeroki kąt na minus, dość słabo to wyglądało. Zoom identyczny jak w tym, ja tu różnicy nie widzę. Audio, moim zdaniem tu jest lepsze, chociaż musiałbym go mieć, bo zrezygnowali z najnowszych... zrezygnowali z Harman Kardon, z ich usług, widocznie poszli po kosztach i zainstalowali swoje głośniki, które podobno nie są tak dobre jak Harman Kardon. No pewnie nie są, bo Harman się specjalizuje w audio, nie tylko w smartfonach, jak i mają swoje głośniki, mają do samochodów. Ogólnie robią dobre audio, tak samo jak i JBL, do małych urządzeń. Bo do kin domowych tego typu to już nie są tak dobrzy jak konkurencje. Ale ja się za bardzo rozgaduję. To wideo już trwa zbyt długo. Popatrz jak do vlogowania, jakie to jest. Jak mi się to podoba. Pozdrawiam. I polecam. Recenzja pełna wkrótce, bo jest dobry smartfon.